strony Agnieszka, Iga i Pala. Dziś pokażemy Wam, jak zaprosić do domu wiosnę za pomocą takich samorobnych kwiatków. Myśmy zrobiły kilka przed chwilą i teraz pokażemy Wam, jak je zrobić. Włóżcie do wazonika. Zobaczcie, myśmy nawet sobie zorganizowały wazonik. Kwiatki naprawdę mogą ozdabiać tutaj, dobrze, ozdabiać dom. Mogą stać na stole. Ja myślę, że nikt się nie zorientuje, że one są prawdziwe, prawda? Dobra. Do tych kwiatków możemy wykorzystać bardzo różne rzeczy. Wiem, że nie mamy wszyscy tego samego w domu, więc obudzimy swoją kreatywność i spróbujemy wykorzystać to, co mamy. My na przykład znalazłyśmy w domu jakąś podatną chustkę. Dziurkę. Ta dziurka nam nie będzie w niczym przeszkadzać. Wykorzystamy sobie tą ładną, świecącą szmatkę do zrobienia kwiatków. To będzie jej drugie życie. Może ktoś znajdzie jakiś kawałek wstążki, która do niczego się już nie przyda, bo jest za krótka. Może jakiś kawałek tiulu. Tu mamy też kawałek jakiejś chustki, też z jakimiś dziurami. Mamy też, co to jest, Iga? Serwetki! Serwetki kuchenne! A te w moich urodzin są. No, serwetki urodzinowe, serwetki halloweenowe, serwetki wigiliowe, świąteczne i serwetki z tęczą. Co dalej? Serwetki do dekupażu. To są chyba chusteczki nawet, jakieś ozdobne. No ale mogą być serwetki. Tutaj Tigera za złotówkę. Tutaj Tigera teraz, Iga, wiesz, nie za bardzo jest dostępny. O. Dobra, mamy sznurek. Włóczkę. Może być zwykła nitka. Papiery jakieś. Jakieś bibułki. Kredki. A teraz tak, to o czym mówiłyśmy przed chwilą, to są rzeczy na płatki, tak? I teraz łodyga, co na łodygę? Mogą być patyczki szaszłykowe. Słomki, jeśli jakieś macie. Słomki do picia. Mogą być papierowe, mogą być plastikowe. A jak nie macie, może być też drut, a jak nie macie niczego, to mogą być też kredki. Bo można też tutaj sobie zrobić i mieć taką kredkę. Kredkę z kwiatkiem. Albo zrobić tutaj i później to odczepić. Kredka, jak się będzie potrzebna, to na pewno będzie można ją odzyskać, tak? Więc jeżeli nie macie patyczków czy jakichś tam specjalnych rzeczy, to spróbujcie znaleźć cokolwiek. Może macie jakieś zabawki, które można nadać drugie życie, prawda? No. Mogą się przydać korki, pocięte, korek od wina. Myśmy guziki. Na przykład pocięły jeden korek na chyba na 6 części. To jest całkiem dużo materiału z jednego korka. Guziki mogą być różne. Piórki, to się raz zwłosowały. Mhm. Jakieś cekiny. Może jakieś piórko. Koraliki. Co jeszcze? Koraliki, cekiny, cokolwiek macie, na pewno kwiatki będą oryginalne, będą tylko wasze, jak użyjecie swojej wyobraźni. Dobra, to co? Pokażemy, jak się robi kwiatki. Ja wiem, ja mam już pomysł na jego. Możecie teraz zatrzymać filmik i poszukać, co macie w domu ciekawego i robić razem z nami, albo najpierw obejrzeć, a później... Ja mam już jeden pomysł na kwiatek. Dobrze. Macie plasterek korka, nabijacie go na coś, co macie. My akurat mamy patyczki, które są dosyć wygodne, bo są ostre i fajnie się, łatwo się nabija. Wtedy jakiś kawałek materiału robicie, szafirek. Tak? Szafirek. I wtedy jeszcze taki mniejszy. I wtedy na to nabijacie korek. Już jest ładny kwiatek, chociaż można to też trochę przeozdobić guzikami. Przy okazji ćwiczymy mięśnie palców. Można przykleić różne cekiny, guziki. Jak kto lubi. My mamy nawet listeczki. I mamy chyba pajączki, prawda? Tak. Mamy pajączki, a jak nie macie pajączków, możecie zrobić z papieru. No. I zrobić kwiatki z pajączkami. Możecie zrobić jakieś żyjątka, które będą na tych kwiatkach mieszkać. Dobra, Igula, robisz też? A Pala sobie się... No pokaż. Iga zrobiła hiacynta. Hiacyntę. Użyłyśmy takiej taśmy.
My akurat mamy sporo tego. Taki fajny sznurek. Ale i tak wyszedł taki chyba. Można też postrzępić ten materiał, prawda? Znaczy jakiś materiał albo papier, prawda? Mhm. I to? Czyli ja sobie będę z tej taśmy brać, bo ja tam nie wiem dokładnie. Mogę, mama, to? Tak, to się... Dobra, tu mamy listeczki. Mamuś, gdzie są obcążki? Obcążka mi wygodna. Okej. Okay. Najpierw warto sobie uciąć. No, tak. Trzymam. No. Ile to jest? Około 10 cm? Mhm. No, około 10 cm takiego. Ale nie musi być dokładnie. Zależy jakiej długości chcecie mieć klej. Pola podeklej? Pola podeklej. Masz. I tak, właśnie. To jest dość łatwy kwiatek. Ten. Dać sobie kapeczkę kleju na pierwszy kawałek tego. Kwiatka swojego. No i zacząć owijać. Owijać, owijać. Aż będzie kwiatek miał pożądany przez Was rozmiar. I takim kwiatkiem też się fajnie po polsku dźwigocze. To jest bardzo przyjemne, polecam. A ja spróbuję zrobić to samo z czegoś białego, bo może ktoś nie ma taśmy. Takiej czerwonej albo jakiejś specjalistycznej bardziej, no to można wykorzystać na przykład jakiś cienki papier. Chyba nawet toaletowego by się dało, co? No, nawet. A toaletowy to chyba... No, większość osób ma toaletowy. Toaletowy papier też jest niezła bibuła. Nie żebyśmy wyszły na jakieś wariatki, że tak mówimy, ale to jest prawda. Co bibuła, to bibuła, nie? A jeszcze co do tego kwiatka, tutaj zrobimy na koniec. Tak, już się nakładamy właśnie klej. No i zawijamy do końca. No i czekamy, aż wyschnie, no bo jeśli wyschnie, to na przykład dla ozdoby można wziąć kawałek słomki. To jest taka słomka, tu. No i dla mnie też tutaj kawałek słomki, ale taki malutki. I nałożyć na to i już będzie ładniej. No to i jakimś tam klejem też mał. W moim przypadku będzie to klej, ale jak tam kto woli i co kto ma. Ja masz szpikulec. Okej, mamo, dlaczego ty powiedziałaś? A kto ci zabrali śmieć się na filmikach? Dobra, i? Łodygę też można. No i mamy pięknego. A jak się ma paczeczek, koły, to można też. Pokaż do kameryka. Ile to nam zajęło? Paczeczek też można zrobić na zielono albo na jakiś inny kolor, jak nie macie zielonej bibułki. To może być też bajkowy jakiś kwiatek. Klej. Wylasuję. Można dodać listeczki, prawda? No. Pola ma listeczki zrobione. Takie. Skalki papieru. To jest kalka. Właśnie kalka, to robi papieru, więc. Tak, to bym źle zrobiło. Trzeba zrobić porządek w szufladzie przy okazji. No. Poszukać jakiś papierkowych śmieci i coś z nich pokombinować. Myślę, że nawet z jakichś opakowań można coś zrobić. Jak się wykorzysta jakieś fragmenty, może to całkiem fajnie wyglądać. To jest taki pomysł, że bierzesz sobie kółeczko. Mhm. Mamy ciul akurat. Ciul jest fajny do kwiatków. Składasz go na takie trójkąciki. Aha, ostatni trójkącik nakładasz na papierczek. Lekko zawijasz. I można najwygodniej jest przewiązać jakąś nitką, ale tam inni wolą co innego. Tak jak po prostu złączyć razem. No fajny. Pokaż tam do kamery twój kwiatek. Jeszcze on nie jest skończony, ale... Ale będzie fantazyjny.
Takie lotnisko dla pszczół. No nie będzie motylek. O, dobry pomysł. Motylek, albo może, motylek chyba lubi taki kwiat. Jeszcze jeden taki malutki motylek. Nie wiem, czy to widać. Taki, o. Ale to za chwilę przykleimy. Już muszę to tutaj położyć i przymocować to. No. Co tam miga, jak widzę? Czy nie udaje złączyć? No to musimy popracować. Za czasem trzeba współpracować, bo nie wszystko jest proste, żeby... Nie umiem tego zasupać, mamusia, jakoś. Zatrzymaj tutaj. Nie próbuj zasupać i wtedy się wszystko rozwija. Dobra, to już się trzyma. A teraz to ci okay. Też? Mhm. To będzie taki bardzo delikatny kwiatek, jak mak trochę, prawda? Jak mak? No taki na przykład mak. Maki są takie delikatne, że jak się złapie płatek, to od razu odpada. No i to jest właśnie nie fajne. Wszyscy chcą mieć je w wazonie, a one się nigdy nie dają do wazonu zebrać. No. Oj, odpada. A jak już się dadzą do wazonu zebrać, to po godzinie odpadają wszystkie płatki. Jeżeli coś wypada, fajnie jak są w naturze, nie? Można je podzielić. No. To tutaj można tak? Musić. Fajnie. Auć. Coś się stało? Węgic strzelił. Wszystko okej. Okay. Dobra. No piękne kwiaty. No na przykład można też takie pomalować na czarno, bo na tym mają taki czarny środek. Będzie ładny kwiatek. Mhm. Lubię taki więcej, można zrobić ładny bukiecik. Koro. Jak tam polu? Właśnie. Pokaż. Skleić taśmę. Iga, gdzie masz taśmę? Taśmę? Tu. Dzięki. A może klejem wikolowym spróbujemy, co? Właśnie nie. Jak widzicie, nie mamy jednego przepisu na kwiatki. Każdy może zrobić coś oryginalnego. Nie trzeba robić tak jak my, tylko my dajemy pomysły. Można dać, można zrobić bukiet. Można się zainspirować. Każdy kwiatek będzie inny, prawda? No. Dlatego sobie pokażę, jak zrobić taki. Iga, pokaż, co zrobiłaś. Iga, to jest taki drucik. I kawałek szmatki, to jest akurat tiul. No tiul jest do tego najlepszy, muszę przyznać, według mnie. Ale ktoś nie ma tiulu. Mamy akurat takie skrawki tiulu, no. ale to nie wszyscy mają. Ale może się znajdzie jakaś stara spódnica. No. Stara chustka. Albo chustkę. Właśnie. Albo firanka, o, firanki też są dobre. No, firanki. No, tak, firanki też. Zresztą obcążki. Firanki też można plecakami. Ale czemu ty nie nożem do tapet? Bo nie umiem znaleźć końców. Pamiętajcie, żeby zachować porządek na stole. Czego my nie zrobimy? Znacznie ułatwia poszukiwanie narzędzi w trakcie. Prawda, dziewczyny? Tak. Tak. Nie zrobiłyśmy. I tak. Wtedy bierzemy... Bierzemy trochę kleju. Drucik. Drucik jest do tego najlepszy. Nie ma, jak nie ma drucika, nie szkodzi. Trzeba było skleić taśmę. No i tak zawijasz pyk. W jedną, w drugą. Tak nabijasz. No, kolorowym. Jedną. I teraz drugą. Jedną. Czyli nabijamy tiul po prostu, albo firankę, albo bibułę też można, prawda Iga? Tak. No można zrobić ze wszystkim tak w sumie. Mhm. No. No chyba, że z kamieniami to nie. Pola, z kamieniów się nie robi kwiatków. No przecież wiem. Ale można robić z kamieni kwiatki. No można robić jakieś tam mandale czy coś, ale nie kwiatki takie... Można robić! Raz zrobiłam. Ale o tym najlepiej jest tak zagiąć, jeśli macie jakieś obcążki czy coś. Zagiąć, aby na kształt litery T. Może macie takie drucie kreatywne, takie dla dzieci. Takie włochate, które się łatwo zaginają palcem. No i teraz zaginamy. Jeśli macie drutu, to jakiś spinacz może biurowy. Powtarzamy z drugiej strony to samo, żeby się tutaj nic nie spadło. A popatrzeć, co się ma w domu, na pewno coś się znajdzie ciekawego. No i już mamy praktycznie gotowy taki kwiatek. Można, żeby był ładniejszy, a właśnie jeszcze. Można tutaj jakiś pomponik przykleić, czy koralik, czy coś. Czyli wystarczy. No i kwiatek jest gotowy. Już. A nie, bo jeszcze to zwolisty. Jeszcze na przykład można go wsadzić, żeby był taki ładniejszy troszkę. Gdzie sklej? Można go na przykład wsadzić w słomkę. Jest taki, to już jest taki ładny, fantazyjny, fikuśny kwiatek. No. Można dać pomponik,
przykład. Ale nie trzeba. Można zostawić tak. Jak również można na przykład właśnie zrobić coś innego. Na przykład koralik. Może jakiś guzik znajdziemy fajnie? Ja już skończyłam kwiatek taki. Bo jak się dociśnie taki dur, to wygląda trochę taki fotel z guzikami. No nie pokazywałam jak go zrobić, ale takie też można zrobić. A te kwiatki. Tylko opiszę. Tutaj jest materiał, który przywołuje listki. Tutaj między płatkami a listkami jest korek, plasterek korka. Są dwa kawałki papieru i tutaj cekiny. I to wszystko jest nabite na szpikulce, więc... No nie szpikulce, tylko... Patyczka do szafy. Tak, ale... Ja mi się czasami pleczę język. Wiesz, na szpikule swoje jest tak, to dziubdziadło. Na to też się zaliga. A bardzo to takie inne dziubdziadło. I co tam jeszcze dajemy? Coś do środka? Może pomponik? I włochaty będzie. A, akurat Iga, dokładnie... zakleiłaś tutaj, a dziura jest tu. No wiem, Pola. Dajemy jakiś mocny klej. Wiem, ja teraz. Mamy jeszcze jakiś. No i taki piękny kwiatek wyszedł. Dobra, i teraz pokazujemy nasze dzieło. Weźcie do ręki. Kwiatuszki. Iga. A nie, to nie jest. Nie możemy tu machać na pożegnanie. Wazonami? Życzymy wam owocnej, kwiatowej, kwiatowej realizacji. A może zrobić takiego szafirka? Malutkie szafirki, duże szafirki. Wszystkie kwiatki, które chcecie zobaczyć na wiosnę. Po prostu ponabijany taki tiulopodobny materiał na wykałaczkę. Więc to jest łatwe? Do zobaczenia. Pa.